O dynamice wielojęzyczności mówić będą Magdalena Brenden i Anna Balas. A więc czym jest wielojęzyczność? W dzisiejszej prezentacji chciałybyśmy Państwu przedstawić spektrum wielojęzyczności, opowiedzieć o różnorodności językowej, przedstawić jej zalety, ale przede wszystkim skupić się na badaniach projektowych, które przeprowadzamy w ramach naszych grantów. Wielojęzyczność to norma, a nie wyjątek we współczesnym świecie. Musimy sobie zdawać z tego sprawę, ponieważ duża część ludności posługuje się kilkoma językami, i to na co dzień. Właściwie można to określić stanem wyjściowym naszej kondycji językowej. I ważne jest to, że to zjawisko było również znane w przeszłości. Nie jest to tylko współczesne, jakaś wyjątkowa sytuacja. Niektórzy badacze, Greg Roberts, określa jednojęzyczność mianem illiteracy of the 21st century, czyli rodzaju analfabetyzmu w XXI wieku. Chciałabym wprowadzić pokrótce terminologię, którą będziemy się posługiwać, mówiąc o L1, czyli języku pierwszym, naszym języku ojczystym, L2 to język drugi, czyli ten pierwszy obcy, którego się uczymy, L3 to język trzeci i kolejne. Można tą hierarchię ustalać według chronologii uczenia się, wieku, w którym zaczynaliśmy się uczyć poszczególnych języków, albo też dominacji danego języka. Mówiąc o dynamice wielojęzyczności, trzeba zwrócić uwagę na kompleksowość nabywania języka. Mogą być różne ścieżki. Możemy uczyć się, dziecko może nabywać równocześnie 2, 3, nawet więcej języków. Może to być uczenie się sukcesywne, czyli w szkole uczymy się poszczególnych języków po sobie. Mamy też do czynienia, możemy mieć do czynienia z modelami mieszanymi, kiedy na przykład uczymy się dwóch języków, dziecko uczy się dwóch języków w domu, a później kolejnego w szkole, albo kilku języków obcych uczymy się jednocześnie. Co nas szczególnie interesuje, to wzajemne wpływy, wzajemne oddziaływania systemów językowych. I o tym będziemy mówić szczegółowo dalej. Wspominałam też, że wielojęzyczność to nie jest taki zero-jedynkowy system. To nie jest coś, co się ma lub nie ma. Ono może przybierać różne formy i różne odcienie szarości. Tak jakby możemy być dwujęzycznymi czy wielojęzycznymi od urodzenia. O osobach wielojęzycznych mówimy też w przypadku uczniów uczących się wielu języków obcych. Mogą to być migranci, mniejszości regionalne w danym kraju, oni też są wielojęzyczni, czy nawet użytkownicy języka migowego. Chciałabym zwrócić Waszą uwagę na różnorodność językową na świecie. Tutaj pokazujemy mapę z etnologa, Languages of the World. Bardzo polecamy Państwu wygooglowanie sobie tej bazy danych, która pokazuje sytuację różnorodności językowej na świecie. Im tutaj na tej mapie, im ciemniej zaznaczony kraj czy obszar, to znaczy, że im ten indeks różnorodności jest wyższy. Statystyki dotyczące języków świata również są dostępne w etnologu. Obecnie mówimy, że na świecie jest ponad 7 tysięcy języków, z czego co ciekawe, 23 językami z tych 7 tysięcy mówi połowa ludzkości. Czyli jest bardzo nierówny rozkład ludności, ludzi mówiących danymi językami. Z kolei 40% języków z tych 7 tysięcy jest zagrożonych. Zagrożone jest ich istnienie. Mają poniżej 1000 użytkowników. Mogą wyginąć. Stąd tutaj też te dane wskazują, że to jest sytuacja bardzo dynamiczna, zmienna. Zachęcam bardzo do odwiedzenia tej mapy interaktywnej właśnie etnologu. Możecie Państwo, każda z tych kropeczek oznacza inny język, różny język. Warto sobie o nim poczytać, przybliżyć, zaznajomić się. Zwróćcie uwagę, jak nierówno jest rozłożona gęstość występowania różnych języków na świecie. A teraz przejdźmy do badań naukowych z zakresu wielojęzyczności. Chciałabym zacytować tylko wybrane może takie ciekawe badania, którymi z Państwem chcemy się podzielić, żebyście zdawali sobie sprawę, jak ważna jest wielojęzyczność. A więc badacze wskazują na zwiększoną aktywność mózgu i to obu półkul.
na wzmocnienie kory przedczołowej u osób wielojęzycznych, a to wiąże się z funkcjami wykonawczymi, na większą aktywność niektórych obszarów mózgu podczas przetwarzania języków. I to w obu językach. Kolejne wyniki badań wskazują na przykład na opóźnienia objawów chorób neurologicznych. Białystok i jej zespół, jak również inni badacze, wskazują na opóźnienie na przykład rozwoju demencji czy Alzheimera u osób wielojęzycznych od 4 do 5 lat, opóźnienie jest występowania symptomów, w porównaniu do osób jednojęzycznych, do grupy pacjentów jednojęzycznych, których badali. Zwiąże się to z większymi rezerwami kognitywnymi w mózgu. Kolejne badania neurolingwistyczne wskazują na większą aktywność mózgu osób dwujęzycznych niż monolingwalnych i to dzieje się nawet w ich języku pierwszym. Ciekawe jest to, że po ekspozycji na drugi język, pierwszy język, nasz ojczysty, też ulega zmianie. I widzimy to w neuroobrazowaniu. I wyraźne są te interakcje międzyjęzykowe, które występują w obu kierunkach. Jakby oczywiste jest, że język pierwszy może wpływać na drugi i kolejny, ale badacze zauważają, że jest możliwy wpływ również odwrotny, czyli nasze języki obce, których się uczymy, kolejne języki, mają wpływ, kształtują w jakiś sposób nasz język pierwszy. To jest właśnie ta dynamika wielojęzyczności, do której się odnosimy, o której między innymi pisze Antonella Soracze. Co ciekawe, niektórzy neurolingwiści wskazują również, że nawet osoby jednojęzyczne, które żyją w środowisku bardzo zróżnicowanym językowo, w którym mówi się wieloma językami, mają już przewagę przez tą samą ekspozycję, mają przewagę w uczeniu się kolejnych języków. Tu zachęcam do przyjrzenia się badaniom Judith Kroll i zespołu. Tu ilustrujemy aktywizację obszarów językowych mózgu u osoby dwujęzycznej. W pierwszej górnej części panelu widzimy, jak aktywowane są obszary w lewej i prawej półkuli, jeśli ta osoba mówi po hiszpańsku w języku ojczystym. Czyli typowe obszary odpowiedzialne za procesowanie języka, przetwarzanie języka są aktywowane. Druga część wskazuje nam na aktywację w języku obcym, w języku angielskim. Zobaczcie Państwo, jest więcej aktywacji, szczególnie w prawej półkuli i część obszarów się pokrywa, a część jest nowych. A zatem jakie są zalety wielojęzyczności? Badania wskazują na wpływ wielojęzyczności na myślenie kreatywne, wskazują na związek istniejący między wielojęzycznością a kreatywnością, to nawet wczesne badania Pearl and Lambert z lat 60. Na pewno jest wpływ na procesy poznawcze, bardziej jest rozwinięte myślenie rozbieżne, które polega na tym, że jesteśmy w stanie próbować rozwiązać dany problem, szukając wielu dróg możliwych rozwiązania. Badania wskazują na wielozadaniowość, na większą umiejętność przełączania się między poszczególnymi czynnościami i radzenia sobie z dystraktorami. Kolejne zalety kognitywne polegają na tym, że wcześniej u dzieci dwujęzycznych rozwija się umiejętność widzenia cudzej perspektywy. Jest to związane właśnie z tym treningiem umysłowym, też gęstością mentalną i większymi rezerwami kognitywnymi, które mają to działanie ochronne, o którym mówiliśmy już wcześniej. Są oczywiście też zalety edukacyjne. Tak wybrane, na które chcielibyśmy zwrócić uwagę, to na przykład, że uczniowie dwujęzyczni łatwiej, bardziej efektywnie uczą się kolejnych języków obcych. Zazwyczaj mają wyższą samoocenę też jako uczący się, osiągają lepsze wyniki na standardowych testach, stosują lepsze strategie uczenia, zwłaszcza w czytaniu. No i ważna sprawa, mają wyższą świadomość językową, metajęzykową. Dlaczego? Możemy zapytać, dlaczego właściwie są takie efekty. Otóż w naszym mózgu zawsze oba języki, więcej języków, których używa dana osoba, są aktywne. A zatem osoby dwujęzyczne muszą się nauczyć włączyć jeden i wyłączać inny język, drugi język, a zarazem ułatwia im to operowanie niespójnymi informacjami. Tu chcielibyśmy podkreślić, że w zasadzie nie ma znaczenia, jakich języków się uczymy. Nie ma języków przydatnych i zbędnych. Najważniejsze, że one funkcjonują w mózgu danej osoby.
Kolejne pytanie, czy te korzyści są automatyczne, czy one zawsze występują? No nie, niekoniecznie. Badania tutaj nie są takie jednoznaczne, zwłaszcza, że dwujęzyczność, wielojęzyczność to jest pewne spektrum, którego nie można powiedzieć zero-jedynkowo, że się je ma lub nie ma. I występowanie tych korzyści jest uwarunkowane wieloma czynnikami, a takimi jak na przykład częstotliwość użycia języka, czy też nasze nastawienie do danych języków. Teraz chciałbyśmy opowiedzieć o badaniach projektowych, które prowadzimy we współpracy z dwoma uniwersytetami norweskimi. Po pierwsze, w ramach projektu Opus, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki o wpływach międzyjęzykowych wielojęzyczności z uwzględnieniem różnych domen fonologii i składni. Oraz projektu GRIG, który jest finansowany zarówno przez Narodowe Centrum Nauki, jak i granty norweskie. A tytuł tego projektu to Międzydziedzinowe badania w wielojęzyczności. Modelowanie nabywania języka trzeciego w różnorodnych kontekstach. Przede wszystkim badamy dynamikę wielojęzyczności i w wielojęzyczności. Zauważmy, że dawniej uważano, że to język ojczysty determinuje naukę kolejnych języków obcych, a my obecnie zakładamy, że są wzajemne oddziaływania pomiędzy językami, również tymi językami obcymi, nienatywnymi. Interesuje nas kierunkowość tych zmian, która może być wieloraka i wielokierunkowa, ponieważ języki mogą wchodzić ze sobą w interakcję. Obserwujemy też zmiany zachodzące w języku ojczystym pod wpływem znajomości innych języków obcych, na przykład w sferze dźwiękowej i gramatycznej. I również koncentrujemy się na stopniu aktywacji kolejnych języków w mózgu. Nasze cele badawcze są następujące. Patrzymy na uczenie się kolejnych języków obcych w perspektywie wielojęzyczności, czyli na te wpływy międzyjęzykowe, kierunki tych wpływów i to, który język dominuje, jeżeli chodzi o te wpływy. Badamy tutaj w naszych projektach trzy języki. Polski jako pierwszy, angielski jako drugi i norweski jako trzeci u naszych uczestników. Badamy proces nabywania języka w różnych domenach językowych, czyli w fonologii, to tutaj mamy na myśli warstwę dźwiękową języka, i w składni, czyli w warstwie gramatycznej języka. Patrzymy też, czy te tendencje, które obserwujemy, zmian międzyjęzykowych, są tendencjami ogólnymi, czy są specyficzne dla na przykład warstwy dźwiękowej, tudzież gramatycznej. Patrzymy na różne konteksty i etapy uczenia się języka. Rozróżniamy pomiędzy uczeniem się naturalistycznym, wtedy kiedy na przykład Polacy emigrują do Norwegii i tam uczą się języka norweskiego, jakie mamy uczestników, którzy w Polsce uczyli się języka angielskiego i zaczynają się uczyć języka norweskiego na studiach, czyli uczą się w takim kontekście formalnym w klasie. Mamy uczestników z początkowym i zaawansowanym poziomem języka norweskiego i z zaawansowanym poziomem języka angielskiego. Stosujemy różne metodologie badawcze, zarówno zadania behawioralne, w których uczestnicy muszą produkować mowę w języku polskim, angielskim i norweskim, albo słuchać głosek w tych trzech językach, jak i też zajmujemy się obrazowaniem mózgu, czyli EEG. Jeżeli chodzi o metodologię naszych badań, to przede wszystkim interesują nas profile naszych uczestników, czyli przeprowadzamy kwestionariusze, które pozwalają nam dowiedzieć się, w jaki sposób nasi uczestnicy uczyli się języków obcych, w jaki sposób wykorzystują je na co dzień i przeprowadzamy też testy znajomości tych trzech języków, aby następnie przejść do badań i testów morfologiczno-składniowych, czyli na przykład pytamy ich, które zdanie wydaje im się odpowiednie, albo testów fonetycznych i fonologicznych, czyli tych należących do warstwy językowej i pytamy i prosimy ich o wyprodukowanie mowy, na przykład podczas wywiadu, prosimy o opisanie obrazka, o czytanie zdań i takie nagrania poddajemy analizie akustycznej i ocenie obcego akcentu. Zajmuje nas też percepcja mowy, czyli to, w jaki sposób słyszymy dźwięki i głoski obcego języka.
W badaniach EEG oczywiście patrzymy na aktywność mózgu podczas odbierania obcych języków w porównaniu z językiem ojczystym. W analizach porównujemy wyniki tradycyjnych badań z tymi uzyskanymi podczas badań EEG w nabywaniu trzeciego języka oraz porównujemy kompetencje fonologiczne i składniowe naszych uczestników, czy patrzymy, czy one są równoległe, czy może trochę różnią się od siebie. W naszych badaniach mamy dwie grupy, które składają się z 12 osób. Takie są ich kombinacje językowe, czyli język polski jako pierwszy, angielski jako drugi, norweski jako trzeci. Są to studenci filologii norweskiej i w tych badaniach, które dotychczas zostały przeprowadzone i ukończone. I tutaj zostały przeprowadzone 3 etapy badań, czyli po 6 tygodniach uczenia się języka norweskiego, po 4 miesiącach uczenia się norweskiego i właściwie teraz jesteśmy w trakcie okresu trzeciego, czyli po 7 miesiącach uczenia się norweskiego. Przeprowadzamy testy fonetyczne, składniowe i zbieramy te profile uczestników. Tu możemy zobaczyć, w jaki sposób na przykład nasi uczestnicy produkują samogłoski w języku polskim. Tutaj Państwo widzicie tych 6 polskich samogłosek. Tu już widać, że w języku angielskim jest samogłosek trochę więcej i tak się przedstawia obrazowanie tych samogłosek, jeżeli chodzi o położenie naszego języka podczas ich produkcji. A tutaj widzimy samogłoski norweskie, także przede wszystkim doceniamy to, że tych samogłosek jest więcej w języku angielskim i norweskim i to nasi uczestnicy potrafią wyprodukować oraz to, że są w stanie stworzyć odrębne kategorie dla tych samogłosek w języku polskim, jak i angielskim, jak i norweskim. One oczywiście częściowo się będą pokrywać, ale też widzimy, że pod pewnymi względami tworzą ci nasi uczestnicy nowe kategorie, także to jest dobra oznaka rozwoju językowego. Tu mamy przykładowe wyniki badań percepcyjnych, kiedy widać, że kiedy Polacy słyszą głoskę i, to najczęściej porównują ją do polskiej samogłoski y i w 58% i twierdzą, że jest to dosyć dobry przykład naszej samogłoski y. Następnie wtedy, kiedy słyszą norweską samogłoskę y, też ją porównują do polskiej samogłoski y, ale już teraz stwierdzają, że jest to gorszy przykład polskiej samogłoski, że nie tak dobrze pasuje to norweskie y do polskiej samogłoski. Zapewne dlatego, że mamy tutaj w norweskiej samogłosce zaokrąglenie ust. A kiedy Polacy słyszą norweską samogłoskę lyp, to wydaje się, że w ogóle nie wiedzą, co z nią zrobić, do której polskiej samogłoski ją przyporządkować. I to też jest piękne, ponieważ to oznacza, że z pewnością są na dobrej drodze do stworzenia nowej samogłoski dla nowej kategorii dla tej norweskiej samogłoski. Także od tego się zaczyna ten proces, że dostrzegamy różnice pomiędzy samogłoskami angielskimi czy norweskimi, a samogłoskami naszego ojczystego języka. To jest jakby bardzo potrzebne. Tu widzimy inny przykład wyników z testów percepcyjnych, kiedy możemy dostrzec, że nie zawsze Polacy wybiorą samogłoskę jako te podobną polską samogłoskę do samogłoski norweskiej. Nie zawsze wybiorą tę samogłoskę, która jest najbliższa pod względem ułożenia języka, tak jak na przykład w przypadku i tutaj. Czasami, tak jak w przypadku właśnie tej środkowej y, będą się opierali na innych cechach, na przykład na zaokrągleniu ust i wybiorą jakąś samogłoskę, która jest mniej podobna pod względem ułożenia języka. Jeżeli chodzi o wnioski, to możemy stwierdzić, że osoby wielojęzyczne tworzą osobne systemy samogłoskowe dla poszczególnych języków, że tworzą nowe kategorie dla języka norweskiego, co jest dużym sukcesem,
Natomiast obserwujemy też dużą wariantywność w języku angielskim, co jest zapewne spowodowane tym, że jest ta duża wariantywność w języku angielskim, jak i tym, że w różnych warunkach i od różnych nauczycieli ci nasi uczestnicy się angielskiego uczyli. Zaobserwowałyśmy też interakcje pomiędzy trzema systemami samogłoskowymi u uczniów wielojęzycznych. Tutaj przeważają wpływy języka pierwszego na język trzeci, ale również zauważamy wpływy języka drugiego na język trzeci. Jeżeli chodzi o czynniki, które przede wszystkim decydują o sile wpływów między podobnymi językami, to jest to, między podobnymi dźwiękami, to jest to intensywność użycia trzeciego języka. Podsumowując zatem, wielojęzyczność jest normą, a nie wyjątkiem, tak jak mówiłyśmy na początku. Wielojęzyczność to całe spektrum różnych form. Wielojęzyczność jest procesem dynamicznym. Mam nadzieję, że udało nam się to Państwu pokrótce przekazać w naszej prezentacji. Co jest również ważne, to osoba wielojęzyczna, tak jak zapewne większość z Was, wielu z Was, to nie jest suma osób jednojęzycznych. To jest pewna dynamika, nowa synergia, która tworzy nową jakość językową. Jeszcze raz przypomnienie projektów grantowych, które realizujemy, projektu Opus, jak i projektu Greek, na podstawie których przekazywałyśmy Państwu tylko część naszych wyników badań w dzisiejszej prezentacji. A zatem bardzo dziękujemy. Thank you. Merci. Danke schön. Obrigado. Tak.